Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. W tym odcinku opowiem o swoich przykrych doświadczeniach w Polsce. Nie mam dużo takich, ale postanowiłem nagrać taki odcinek, bo żadna z takich sytuacji nie miałaby miejsca w Japonii i pewnie to wynika z różnicy między Japonią a Polską. Nie spinajcie się, bo nie krytykuję Polski jako Polski. Nie piszcie też, jak ci się nie podoba u nas, to wracaj do Japonii. Zawsze ktoś tak napisze, ale jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, bo nigdy nie mówię, że jest mi źle w Polsce. Przykre sytuacje się zdarzają chyba niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Teraz wymienię 7 sytuacji, ale nie zastanawiałem się nad kolejnością, więc po prostu będę mówił w takiej kolejności, jak zapisałem w notatkach z pomysłami na filmiki. Pierwsza sytuacja to pociąg. Byłem na wycieczce w Trójmieście i korzystałem z szybkiej kolei miejskiej, która łączy Gdańsk, Sopot i Gdynię. Polecam, bo ta komunikacja jest naprawdę wygodna. Jednak miałem tam dziwną sytuację, bo była kontrola biletów i pokazałem kod QR biletu, który kupiłem w aplikacji. Nie jestem studentem, więc zawsze kupuję bilety normalne i wtedy też miałem chyba 24-godzinny normalny. Pan kontroler wczytał kod i nie wiem co u niego się wyświetliło, ale powiedział, że muszę kupić normalny. Powiedziałem, że mam właśnie normalny i powiedziałem też ile zapłaciłem za niego, ale pan mówił, że kupiłem ulgowy. Więc pokazałem ekran telefonu, na którym jest napisane, że mój bilet jest normalny i też poprosiłem, żeby sprawdził jeszcze raz u siebie. Dopiero wtedy przekonał się, że rzeczywiście mam normalny i poszedł. Ale cały czas był niemiły i nawet nie przeprosił za pomyłkę. Moja dziewczyna to wszystko widziała obok i była bardzo zła, bo wszystko dobrze wyjaśniałem, a pan cały czas zakładał, że kupiłem ulgowy. Nie wiem dlaczego tak myślał i może rzeczywiście był jakiś błąd systemu w jego urządzeniu, ale takie podejście do klienta jest godne skargi w Japonii i mam nadzieję, że w Polsce też nie jest to dopuszczalne. Druga sytuacja miała miejsce w centrum Warszawy. Normalnie szedłem ulicą, ale ktoś, z kim się mijałem, zrobił ręką znak krzyża, patrząc na mnie. Nie znam się na zwyczajach chrześcijan, ale mam wrażenie, że tak się robi, kiedy się spotyka jakieś niebezpieczeństwo. Może uznał, że jestem wrogiem. Jeśli to ja źle zrozumiałem i wcale nie miało to negatywnego znaczenia, to nawet się ucieszę. A trzecia sytuacja miała miejsce w różnych miastach i miejscowościach. Jest to klasyczne zachowanie, ale obcy ludzie czasem mówią do mnie ching chang chong. Ja w ogóle nie wiem, co jest w tym zabawnego, ale właśnie niektórzy tak mówią, kiedy widzą dalekowschodnich Azjatów. Pewnie muszą powiedzieć, nie wytrzymają. Ostatnim razem spotkałem to w pewnej małej dolnośląskiej miejscowości i to były chłopaki, które mogą mieć od 13 do 15 lat. Akurat szedłem sam, bo pojechałem tam z dziewczyną, ale za kilka minut miał być pociąg i tylko ja podskoczyłem do żabki po wodę i właśnie przed tą żabką one stały. Najpierw jeden tak powiedział do mnie i cała grupa wybuchła śmiechem, ale wiem, że nie warto reagować, więc zignorowałem, ale po kilku sekundach jeszcze raz powiedział to samo i grupa jeszcze mocniej się śmiała. Jeśli ktoś robi takie głupie rzeczy, to bardziej współczuję niż się złoszczę, bo niestety tak się wychował i możliwe, że potem już trudno będzie coś z tym zrobić. Mimo wszystko mam wrażenie, że w Polsce spotkałem stosunkowo mało takich ludzi, jeśli nie wliczę do tego przypadkowych ludzi na YouTubie, którzy nie są stałymi widzami i po prostu dla bieki coś muszą napisać dyskryminacyjnego. Czwarta sytuacja też jest klasykiem, bo to Polska dla Polaków. Na żywo to tylko raz spotkałem i to był jakiś delikwent, o którym każdy Polak by powiedział, że coś jest z nim nie tak. Nagle zagadał do mnie w tramwaju i nie mogłem uciec, więc niechętnie, ale odpowiadałem na jego pytania. Zapytał, co robię w jego mieście, więc powiedziałem zgodnie z prawdą, że spacerowałem robiąc zdjęcia, a powiedział, że Polska jest dla Polaków i mam wracać do kraju ryżu. O tym już opowiadałem na wywiadzie z Emilem, więc może ktoś już zna tę historię. Na YouTubie wielokrotnie spotkałem komentarze typu Polska dla Polaków, ale na żywo to tylko wtedy, więc rarytas. A piąta sytuacja miała miejsce w jednym ze supermarketów. Normalnie robiłem zakupy i tam są kasy samoobsługowe, z których już przestałem korzystać, bo zawsze wyskakują błędy, a czasem trzeba bardzo długo czekać na pomoc, bo nie ma pracownika od tych kas, a ogólnie w sklepie jest mało ludzi. To był ostatni raz, kiedy korzystałem z kasy samoobsługowej tego sklepu i jak zawsze wyskoczył jakiś błąd, który nie wynika z mojej winy, więc zawołałem panią kasjerkę. Powiedziałem, co jest nie tak, ale pani była wściekła i zachowywała się, jakby to była moja wina. Sam błąd nie jest też jej winą, bo po prostu system kas samoobsługowych tego sklepu jest wyjątkowo beznadziejny. Może pani też była zmęczona pracą albo miała gorszy dzień.
Jednak zawsze takie sytuacje są nieprzyjemne. Oczywiście nieraz spotkałem coś takiego, ale najbardziej pamiętam tę sytuację z kasą samoobsługową, bo jest najnowsza z tej kategorii. W Japonii przynajmniej nie wolno pracownikom wyładowywać swojej frustracji na klientach i myślę, że nie jest to głupia zasada, chociaż ma swoje plusy i minusy. Ostatnio częściej korzystam z innego supermarketu, bo w tym z dziewięcioma kasami samoobsługowymi jeszcze często jest taki bałagan, że albo ceny spółki są inne niż w kasie, albo w ogóle nie wiadomo, który produkt jest którym, kiedy podobne są obok siebie. To też nie jest w porządku. A szósta sytuacja miała miejsce w autokarze, kiedy jechałem z Wrocławia do Pragi. Nie jest to polska firma, ale kierowcy byli wtedy Polakami. Oczywiście mieliśmy z dziewczyną wcześniej kupione bilety i zarezerwowane miejsca, więc normalnie wsiedliśmy do autokaru. Specjalnie wybraliśmy miejsca z przodu, żeby oglądać widoki, ale kiedy weszliśmy do pojazdu, zobaczyliśmy, że na naszych fotelach leżą torby kierowców. Dlatego staliśmy i czekaliśmy, aż obaj kierowcy wyjdą, żeby poprosić o zebranie toreb, ale oni zaczęli się odzywać do nas bardzo niemiło. Najpierw do mojej dziewczyny jeden powiedział ty, a potem, że idź dalej, bo przeszkadzasz, czy coś takiego. Powiedziała, że tutaj mamy miejsca, ale nie chciał słuchać. Następnie do mnie powiedział back, czyli do tyłu, ale nie było sensu iść dalej do tyłu, bo miałem oczywiście miejsce z przodu i po prostu czekałem, aż inni wsiądą. Nie blokowałem też przejścia, ale pewnie pomyślał, że nie usłyszałem albo nie zrozumiałem i krzyknął green, bo miałem zieloną wtedy koszulkę. Jest to przynajmniej bardzo niegrzeczne, nawet jeśli nie zna dobrze angielskiego, podobnie jak ty do mojej dziewczyny. Potem powiedzieliśmy im, że tam mamy miejsca, ale leżą tam ich torby, ale nie chcieli uwierzyć. Nie wiem, czy sami nie wiedzieli, które fotele są dla pasażerów, ale cały czas mówili, że na pewno się pomyliliśmy, albo źle patrzymy, albo nawet, że nie na ten autokar może kupiliśmy bilety. Ale w końcu zauważyli, że rzeczywiście mamy rację, więc zabrali torby, ale nie przeprosili nawet i cały czas byli niezadowoleni. To była dla nas bardzo niezręczna sytuacja, bo to oni nas mieli wozić, więc nie mogliśmy być za bardzo stanowczy, żeby ich ewentualnie nie denerwować. A pewnie inni pasażerowie, którzy nie do końca wiedzieli, co się dzieje, mogli pomyśleć, że to my coś źle robimy. Pomyślałem, że napiszę skargę do tej firmy, ale ostatecznie nie napisałem, bo wolałem się skupić na wycieczce do Pragi, która ogólnie była bardzo fajna. Tylko zachowanie tych kierowców było poniżej jakichkolwiek norm i powinni dostać jakąś karę od firmy, bo psują jej reputację. Ja już nie chcę korzystać z tego przewoźnika, chociaż rozumiem, że jakość obsługi może być słaba, bo to dość tani przewoźnik. Teraz mówię, że tak nie powinno być, bo to nie jest już po prostu kwestia jakości obsługi, tylko powinna być jakaś norma co do tego, jak człowiek powinien się zachowywać w stosunku do drugiego człowieka. W Japonii, gdyby taka sytuacja wyszła na jaw, to pracownik zostałby zwolniony, ale po prostu takie coś raczej chyba się nie zdarzy w Japonii. A ostatnia sytuacja miała miejsce w niektórych supermarketach. Stoję w kolejce do kasy, kasjer normalnie rozmawia z klientami przede mną, to znaczy na zasadzie dzień dobry, ileś tam złotych, dziękuję, do widzenia. Normalnie. Jest moja kolej i nagle kasjer przestaje mówić. Nic do mnie nie mówi, tylko kasuje, wyświetla cenę i czeka na pieniądze. Ja płacę, kasjer daje paragon, ale bez dziękuję, do widzenia, dosłownie nic. No i potem dzień dobry do następnego klienta. Kilka razy to się zdarzyło naprawdę. Myślałem, że oni nie lubią Azjatów, ale kiedy opowiedziałem o tym raz na swoim kanale, dostałem komentarz, że rzeczywiście tak mogło być, ale mogło być też tak, że kasjer nie wiedział, czy naprawdę mówię po polsku, a nie znał angielskiego, więc nie wiedział, co zrobić. To też jest całkiem możliwe, więc nie wiem, jak jest naprawdę, ale pomyślałem, że w tym odcinku też warto wspomnieć o tym, bo jest to dość dziwna sytuacja. I to wszystko na dzisiaj. Chyba jest dość mało jak na to, jak dużo czasu spędziłem już w Polsce. I nie wszystkie sytuacje są związane z tym, że jestem obcokrajowcem. Takie niemiłe rzeczy mogą spotkać też Polaków. Myślę, że jeśli chodzi o takie rzeczy, to po prostu w Polsce i w Japonii są inne standardy zachowania i niektóre rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne w Japonii, mogą się zdarzyć w Polsce, kiedy ktoś ma pecha. To jest jak wypadek. Japonia też ma swoje przykre strony i też Japończycy i Polacy mają trochę inne mentalności, inne oczekiwania, więc trudno jednoznacznie to ocenić. I pamiętajcie, że nie jest to mówienie, że w Polsce z tym jest gorzej. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!